Nie tak blisko siebie, bo nas zabije. Jesteście gotowi? Wszystkich. Tu ja są nawet... skały przy żółgóry, góry, czemu tu nikt nie wejdzie, gdzie ja? Jedna, druga, znaczy ja bym nie, może, konkretnie. Może by dwóch poszło tam na tamtą stronę. Ktoś z lewej strony niech pierwszy strzeli w niego. No ja jestem najbardziej z lewej. No to was, Żambek. Jeden strzał w niego. Zobaczymy, co zrobi. Tylko żeby doleciało. Nie zrobił wrażenia. Dostał, czy nie? Skuba się patrzy na... O, dostał. Idzie? O, dostał, dostał. Idzie! Wkurzył się. Ja go będę bił dopiero jak będzie bliżej, nie? No idzie nam. Czemu ja nie mogę strzelać? Na mnie idzie, fuck. Nie mogę strzelać. Ja mu w łeb ładuję. What? Padł już! Co? No. Zabiłem go! Co? What? Idziemy go lutować, nie wiem! To był strzał śmierci! Ale nie, poczekajcie, niech jedna osoba go lutuje. Ja, zombek idzie. Bo ja chcę wiedzieć, ile z niego ten. Czekajcie, czekajcie, niech go zombek zlutuje. Krzyknijcie, żeby no. Nikt go nie lutował. Lutujcie go na razie. Dobra. Ja pod... Zajebiście, kurde. Ja to jestem Dakutas. To był Jezus jednak. I on sprawdza, czy ludzie będą zabijali. On teraz leci. Niech nikt nie podchodzi. Krzyknij tam zombek, żeby nie dotykali go. Ślepir, nie lutuj tego. Ja nie biję go. Bobek, nie lutujcie. Nikt nie lutuje, tylko zombek, bo chcemy zobaczyć. Nie, zombek zaskoczy. Ząbek, ogon masz przecież tu na ziemi, czemu z ogona nie? Jest, a faktycznie. Zobaczcie, czy coś w środku. Nie podchodźcie, Bob, stąd, odsuńcie się od niego. Odsuńcie się od niego. Jest tylko soplut w coś tam. Co? Jest? Jakieś na te nasionka. No to weź to, zbierz i zacznij go bić, żeby sprawdzić, ile skóry z niego wypada, ile mięsa. Ja biję, ja biję. I licz tam, znaczy... Następnego brontozaura. Bob, weź się, odsuń od niego, cofnij się do tyłu. A co? Czego nie rozumiesz robię? W tym, co do ciebie mówię, kurwa. Jasiu. Dobra, bije. Dodaj mnie do plemienia. Dobra, dodam go, kurde. Czekajcie, weź na ktoś więcej. Czekaj, Lipek, bo ja cię nie znam, musimy cię iść napasować najpierw. I co, Ząbek, chciałeś mu nie, też dobra, czy nie? Niech chleb nie pójdzie, bo ja miałem tutaj przygotowany na to, żeby go tejmować. Mam same te. Dobra. I mam same borówki. Ale jakie borówki? On śpi? No bo ja... Nie, on nie śpi, bo ja byłem przygotowany w razie czego, gdyby usnął. Ale nie rozumiem, i nie masz sikierki, żeby go oskurować? Mam, tylko ja mam pełno tych jagódek w razie czego. Za koleś, dobra. Bo ja byłem przygotowany na to, że będzie ten, spał. Kurwa, obudził się. No nie, kurwa, chodź tu. Ty jak go bije, nic nie dostaje. Ty... Nic nie dostajesz, no to czekajcie. Stójcie, czekajcie tam. Może nie ma ten, może jest zbugowany, wiesz. Ej, tak jak ja wczoraj miałem. A czemu on ma akces inwentory? Wszystko jest ma zebrane? Może po ogonie się nie da? Pamiętacie, wczoraj też na pogon waliłem. Tak? Może w stopę trzeba? Tu stopa mu wisi. Wysięgniemy coś? Chyba nie. Chyba żeby pod nim coś zbudować, wiecie? Ale ja nie mam. Drabiny. Dobra, idziemy po kolejnego. Chodźcie po kolejnego. Dobra, padł tak łatwo, że możemy sobie zabijać. Ten na półce to nie, chodźcie kolejnego. No ale to może fart był, wiesz? Może dostał w jej kurcze serce. On miał 10 level. Tam na półce jest to, jakbyśmy strzelali z dołu. Właśnie, ja tu mam. To można, dobra, chodźcie. O, tu jest, patrzcie kolejny. Po prawej. O, oswoił ktoś tego już. To jest mój. Co, czyli on wstał już oswojony? Kto? Triceratops? No nie, no oswoiłem go, tego nie? Na półce? No to się no pytam, czy wstał już oswojony. Tak. Dobra, wiecie, tego na półce. Ja muszę dopłynąć. Ja myślałem, że ci uciekł, jak piłeś, że wstał. Nie, dobra. Ale wiesz co, on wstał i nie było tej informacji o tym. Dobra, strzelamy. Dawaj się go. On tu biegnie. O. On o zbiega na dół. Uciekajcie, cofajcie się. Otoczcie go, tak, że jak w jedną stronę idzie, ale do góry już nie wbiegnie, nie? Tak, tak, nie. Więc jak zbieg na dół, to na górę, na skały. Ja jakiś twardszy jest, nie podam. Dobra. Uważajcie na ogon. Ono, on się ogonu chce. Opadł, najpierw. Ale to jest slash z niego. On nie zlutuje, dobra. Ja go zlutuję, czekajcie. Znaczy najpierw go zlutuj, potem go skuruj, ale może się nie zepsuje, bo jak widzę, to nie leci do góry. Ja. Ty, to jest slash ja zwykły. Co on robi? Aż mi level urósł nie. Od niego. Jaki Mariusz. No i odlatuje już, patrzcie, leci do góry. Nie, ale się... O Jezu, to się, co się stało. Kto robił tę animację? To jest ragdoll jakiś dziwny, ta strzała chyba tylko jest... Tylko mnie po prostu interesuje ile z niego leci, nie? Bo jak nic z niego nie leci, to się... Nie ile ekspa za niego dostajemy? Jakieś kości miał. Ale w środku, tak? A tak, spróbuj tak, go teraz skurować. Ile z niego kości, po prostu skór to wypada jest i... Chyba trofeum właśnie do przyzwania, bo tam trzeba trofea mieć...
Usypiające, no. Aha, czy mówicie, żeby go usypiającymi pocisnąć? Zbierasz, czy nie? No właśnie, nic nie leci z niego. No. To co, usypiającej będziemy oswajać? Wejdę wyżej. No myślę, że tak. Dobra, to, ale to ja mam tak, tylko usypiające. No to ty będziesz musiał. No, dobra. Nic z niego nie leci. Nie no, to jest zbugowany coś chyba. Dobra, Ząbek, to ja biorę tego tutaj. Ale ja nie wiem, czy ja go jestem w stanie sam wziąć. Zaraz, jak zniszczymy te skały, to on spadnie, myślicie? Co mówisz? Nie, właśnie mi się dotyka, bo ja mam go pod nogą. On się tak na skałach zatrzymał. No właśnie, te skały zniszczymy. Na skały da się wejść, nie niszczcie. Czekajcie, 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 czekajcie. Nie niszczcie, ja mogę go już bić. Czekajcie, czekajcie. Dobra. To jego bije. 5 lut nie lecił. A dobra, leci z niego miejsce, odpraj mi. Kurde. Odbił sobie go bię. Kurde, nie trafiam. Może w brzuch go jednak bić. Próbuję do mnie wejść. Zaraz mi się strzały skończą, wiecie? Jakoś... O kurwa, uderzył mnie. Ząbek, wiesz, widzisz gdzie jestem? Szukam cię, ale nie Ząbek, tam naprzeciwko nas jest, dawaj tam. Naprzeciwko? No tam, patrz, za drzewami. Dołu poleciał samym. Nie mam tego. Nie mam strzał już. Na ratunek! Dobra, trzeba go bić, bijcie go, bijcie go zwykłymi. A, uciekam! Bieg goni mnie? Goni. Ale szybko czy powoli? Tak średnio. Jebany! Strzelaj do niego! Ale może usnąć, nie? Więc wtedy go nie bijcie. Jakikolwiek strzelaj. I twardy. Że jest trafiany. Premi ogonem walnął. Nie podchodźcie tak blisko. No, z tyłu nie podchodźcie. Ale strzelamy czy uciekamy? Zostawić go. A, połamany, zabity, tak? Ja nie wiem ile potrzeba tak naprawdę, żeby go uśpić, nie? Dobra, go zlutuję. 16 strzał dostał, ja dużo w głowę. Nie, podleciał do góry. No tak, zlutuję go. O, nie spadnie. Dajcie tą nogą, próbujemy. Kurwa, wracaj! Nie, no, to są Jezusy święte. No i co, będzie wisiał w powietrzu? Gówno to jest. No tam zniknie za jakiś czas. A jednego zlutowałem. No, ja 4 skóry mu zabrałem, bo jest sukces. Czyli co, 4 skóry, koniec? Nie, 4 skóry i odleciał. Jakoś 16 mięsa. I prime. To i tak gówno. Jak połowa z nich wyląduje. Jak połowa z nich odlatuje, to się nie opłaca jej bić. Poszedłbym T-Rexa zabić. Nie widzieliście gdzieś tu w okolicy? Widziałem te Koro przed koną. Nie, Karno to jest słabe, to się solo bije. Ale Karno by się mógł wyswoić. Bo łatwo się robi. Masz siadło na Karno? Nie masz. No może za tobą chodzić i się chronić, nie? No właśnie, dużo dajesz. Dobra, chodźcie, T-Rexa znajdziemy jakiegoś. A gdzie jest w ogóle ten mój ten... nie, ten mój zwierzak? Gdzie ja go zostawiłem? Był chyba w bazie. W bazie przy skrzynkach. Dobra, to chodźcie się zbieramy w kupę i idziemy ten. I idziemy jakiegoś tyranozaura. No bo właściwie jeśli brontozaura potrafimy na kilka strzałów zabić, nie? Tam ścinajcie jeszcze flinta, jak nie macie co robić. I róbcie strzały. No to byśmy jeszcze na tyranozaura zapolowali, nie? To jak na razie to się okazuje, że ptak jest najmocniejszy, tak? Nie mam pytań. I Stefana też by trzeba było wziąć, bo one walczą później z nami. Gdzie jest? Kurde mój. A jest. Kurde, ząbkozar jest bardzo powolny. Chodźcie, robimy wyprawę do wnętrza ziemi. Nie wiem, czemu moja postać w ogóle nie jest głodna. No trochę tak, trochę się przejdziemy szukać tyranozaura. I można znowu jakieś łóżka robić, żeby jakoś tą mapę sobie bardziej ogarnąć. Można, to jak są jakieś skóry w szafach, to weźcie je wyciągnijcie. Co jest nasz? 30 skór przy sobie jeszcze. I fiber chyba jest potrzebny, nie? To weźcie fiber i ten z szafek. Na łóżko jest potrzebny. Fiber, no. Hide, fiber i drewno też, a nie, tat jest dużo potrzebne tego. To weźcie w ogóle wszystko. Może ja zapakuję trochę do siebie. A mnie ktoś weźmie tego, Stefana. No, Stefana. Tego wezmę. A ty, Ząbek, potrzebujesz to siodło? No, przydałoby się, bo ten mój to taki trochę zdał. Ktoś je może zrobić, czy nie? Czy nie macie? Tam jest dużo siana. Na triceratopsa. To znaczy ja mogę, tylko ja nie mam wystarczająco dużej ilości tego. Czego potrzebujesz? Skóry dużo. Ile skóry potrzebujesz? 140 chyba. No to tu była gdzieś skóra. Ja mam 32 przy sobie, to ci dam. Ja mam 6, ale tu gdzieś było 80 skóry jeszcze. To przejdziemy, no się po drodze zabijemy.
Niech ktoś weźmie też wszystkie fiber, bo tam było chyba 4. Wiecie co? No fiber, można stat i drewno można zostawić, bo se zetniemy po drodze, ale fiber trzeba zabrać. Bo nam jeszcze ktoś podjebie. A to prawie nic nie waży. Dobra, ja wziąłem 400 fibera. Okej, jesteście gotowi do wyruszenia na wyprawę? To, możemy iść. A może wodę jeszcze, by uzupełnić. No to po drodze mamy przecież wodę, chodźcie. Tak? Dobra. Tak. Czekaj, bo ja będę potrzebował jeszcze drewno, żeby to... Agata. Agata się pyta, kiedy nazwiemy jakiegoś dinozaura Agata. No... Zobaczymy, musi być samiczka jakaś. A ten mój co jest? Gdzie ten mój zaś zniknął? No idzie za mną, nie wiem czy. Albo jak wiznąłem, odłazi za mną. Dobra, chodź tu ząbek, on idzie za mną. A gdzie wy poszliście wprost? No i już idziemy w dół do tej wody i dalej, nie? No bo jak nie ruszę, to się nigdy nie ruszymy, bo widzę, że reszta to tak sobie gdzieś tam krąży. Ja biegnę. A dobra, widzę. I nie używajcie strzał, dopóki nie będą nam potrzebne na tyranozaura, bo zużyjecie i podejdziemy i nagle ja nie mam strzału, bo kurde, na triceratopsa zużyliście. Jak triceratopsa można, wiecie, dzidką, raz, dwa, trzy i koniec. No i co? I takie bym zabijał po drodze, nie? Leszcze. Dawajcie, bo skórę potrzeba nam. Który się gwizda, żeby za mną szedł? Dobra, pan. Nie gwizdaj, bo wszystkie przyzwierz, które są. Na ekranie mu tam, wiesz, zaznacz. Dobra, jak będziemy mieli dużo skóry, to ten. Tu jest Triceratops jeszcze, chodźcie go. Gdzie? Tu. A, dobra. Pomijesz? To ja ta cholera się nie utopi? Jak szybko padają. Dobra, no nie. Padają, nie, tak jak wczoraj. Nie, ja ale on pod na wodzie zostanie spokojnie, ten akurat nie zniknie. Gdzie jest mój dinozaur, bo go nie widzę, moja ex, a ja muszę dać, żeby ona mnie following. Enable following, dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej, nie zatrzymujemy. Wiesz co, tak przed siebie idziemy trochę, no nie wiem, tam jest taki wulkan na horyzoncie, ja bym poszedł w jego stronę, nie? Znowu na wulkan. Ty go zabijesz takim raptorem z siedzenia na górze? No ten raptor bije mocniej niż ja siekierą. Tak? To dobrze, ale jesteś w stanie wcelować? Znaczy, no obracasz prawo, lewo, a tak to bijesz tylko przed siebie. Bo ja na tym dziobaku to nie bardzo. Chcę, że tam pod małym kątem. Są w tej grze pistolety, karabiny idzie. Są też. Miałeś przyjąć tego leszczyka do grupy. Dominika miałem przyjąć, a tego drugiego nie mieliśmy jeszcze przyjąć. A mieliśmy go pasować, ale nie wiem gdzie on został w takim razie. Dominika przyniesie jeszcze 300 drzewa. Albo mi się zdaje, albo tu jest. Czekajcie. Pięściami skorpiona. Pięściami? A nie, ich jest za dużo. Dobra, nie, bo ich jest za dużo. Bijcie normalnie. Gdzie one są? Ja jednego zagrywałem na siebie, to możecie pięściami go bić. Ale po co, jak w sumie na takiej odległości go nie oswoimy? Padły? Coś padło, coś nie, ja tą fobię biję po mnie. Jezu, te mopki się teleportują w tej grze. No, ale lepiej. Ej, weź ktoś tego. Ex bije tego, skorpiona. Niech bije. O Jezu. Ej, a ten jest nieprzytomny, ten skorpion. Ciekawe co on je, czekajcie. Mięso zapewne. Gdzie on jest? Ktoś go zjada, czekajcie, ja dam mu z mięso temu skorpionowi i co? Czekajcie, zaczął się oswajać. Odstawcie też te dinozaury na bok. A może się go uda oswoić, no nie wiem, może go tu zostawimy po prostu, a jak się wrócimy to będzie... To nie jest słabe mięso, trzeba mu dać. Ale nie, on ma 16%, dobra, w dupie go mam. Tylko, no. Dobra, ja odstawiam dinozaura i ten... Nie wiem, kurde, ktoś odstawia tego dinozaura? Ja już odjadę nim. Tą fobię trzeba zabić, a z tamtego trzeba najpierw mięso wyciągnąć, zanim go zabijemy. No skorpion był niezły, ale za mocno dostał. Prawie umarł. Kurwa, no i kogo bije, jak on ma w środku mięso? Nie mam pytań. Ząbek go bije. Nie ma nic w środku. Miał w środku mięso, właśnie wyciągałem. Przecież mówiłem, że mam mięso w środku. Boże, ten mój jest strasznie powolny. Dobra. Gdzie jest ten? Gdzie jest moja ex? Dobra, idziemy dalej.
Kurde, jak ciemno w tym lesie, chodźcie na zewnątrz. Wykamy sobie, stawiam miasto. Level urósł. O, tu jest ten, tam jest do zebrania. O. Jadę po to. Kurde, świniak mnie zahaczył. Skorpiony mięso zepsute? Sushibo? Nie wiem, ja mu dałem zwykłe mięso i zjadł. Kurde. Spoko, tego wulkanu idziemy? No można iść w jego stronę. To nie jest ten wulkan, którym byliśmy wczoraj, nie? Chyba ten. To jest chyba ten, bo on jest właśnie taki kwadratowy. Ej, ile macie już tego? To olewamy go, to w drugą stronę idziemy. Ci powiem ile ja mam. 28. To ma 202. 32. To daj, daj, weźcie mi tutaj, rzućcie. No ja ci zaraz dam. Dobra. Ja też ci wyrzucam tu, gdzie ja jestem. Masz? No niby podniosłem, czekaj. Tu ząbek, patrz, ja podskakuję. Tak, nie macie tego, tyranozaura. On nie idzie. No nie wiemy, właśnie idziemy go szukać. Ząbek tutaj, popatrz. No widzę. Ej, tu ktoś coś buduje chyba. Mam 28, czekaj. Tu kogoś domek. To jest 60, to jeszcze 80 brakuje. Bijemy triceratopsy na skóry? Tak, trzeba. To ja wezmę z tego zaura na siebie. Boże, gamma 3. Co nagle tak zaszło słońce? Nie wiem. Światło. Dobra, wszyscy niech biją. Wszystko co się rusza. One mi nic, zero mi kompletnie po prostu nic nie robią, ja mogę solować sobie. Ja my do kogoś domku biegliśmy, tutaj się chowa. Ktoś w domku się chowa? No, tutaj jakiś gość. Tylko nie róbcie mu nic, niech sobie żyje tam. Ma drewniany wygląda. Pokażcie, leży? Nie, nie ma nikogo w domku. Był, na pewno. No chyba jest, nie bardzo. No jest w domku, no nie widzisz? Ktoś od nas chyba był, nie? Nie, nie od nas, to jest ty bez tego, bez planu. Bobby, to jest ten od nas Bobby. Chyba nie widzę na nim jakby imienia. To jest ten Bobby, co z nim... Co z nim... Bobby... No jak ten, ja go widziałem, to nie z Bobbym, Sebek, mówiłeś, że ścinałeś drewno? To z Bobem, Bob. To jest no inny. Ja bym tutaj rozwalił. Nie, zostaw go, chodźcie, idziemy stąd. Chodźcie, idziemy stąd. O, mięso jest? Dobra, chodźcie w drugą stronę, bo idziemy w złą stronę i znów dojdziemy w to samo miejsce, a nie chcemy. Chodźmy tędy. Ci co biegną z buta, to niech pochodnie, no, mają w ręce. Na dinozaurach też można nosić. Ja mam, wiesz ile skóry, ząbek? Ile ci potrzebne? Ja mam jeszcze 19. 140 jest razem. Ale ile ci jest teraz potrzebne? 80. No to jeszcze idziemy. Niech ktoś z pochodnią biegnie przodem trochę bardziej. No jestem. Gdzie? O, tego nie bijmy, bo nam Bronto zaraz zaatakujemy i nas pobije. Nie no, nie zaatakuje nas, jakbyśmy wygubili. Nie, zaatakuje nas, zaraz coś mu zajebie w ogon i wszystkich pozabija, tak zawsze tak się kończy. Wy biegniecie z tą pochodnią. Ej, tu nie wiem, gdzie oni biegną w ogóle w złą stronę. Gdzie? Gdzie? Tu po prawej od nas, za mną. To nie jest, to jest T-Rex? To jest T-Rex, to jest T-Rex. Dobra, T-Rex. Walczymy z nim? Osypiamy go, pięściami dawajcie. Nie da się go, jak? U T-Rexa chcesz uśmiechnąć? Kurwa, może najpierw go zabijmy, a później się będziemy bawić w następnego poswajania. Dobra, to z łuku? No to strzelajcie, no. Ale gdzie on jest dokładnie, bo nie widzę. Przemnamy. Gdzie światła? Gamma 3 sobie wpiszcie. Gdzie on jest? W momencie... O Jezu, jaki wielki. Dobra, oświetlam. Dobra, kupiemy go. On jest agrowany na tamtego. Na tym żółwie. Też na tym. Dobra, zostawić go. Uważajcie na żółwie, żeby się go nie zaatakował. Ja go rozwalę. Szybko, żeby nie odleciał. Ty go zbierz, a nie rozwalę. Znaczy, no zebrać, no tak. No kto tu strzela? Ktoś strzela w tego jeża i on się zagrował. No on ma coś w sobie, czekajcie. Ten jest chyba agresywny. Cały. No jest agresywny, bo ktoś w niego strzelił, żabu. Dobra, robimy te żółwie, bo... Ramię tyranozaura. Ej, drugi jest na mocy. Żółwie są twarde. Tych trzy powinny być jeża. Kolejny żółw, uwaga. Ich tu było dużo.
Fajnie on tym ogonem bije. Ale nie. Mocny jest. Mało. Ale strasznie dużo wytrzymuje, tak klepiemy je. No i dobrze. Ten mój chyba zniknął. To już jeszcze jeden jest. Nie widzę. Dobra. Gdzie niby? On był martwy przecież. Aha. Dobra, ja teraz mam... Dobra, ktoś tego Tyrexa zabił? Tak, 30 tych jest, łuk dropnął. Dobra, chodź tu, zombie, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy Hitachi. Tutaj dropnąłem ten futro, tutaj dropnąłem ci te. Ale kto mówi? Tu, Sleipnir. Dobra, ja ci tu rzucam też skórę. Tu skóry wyrzuciłem. Masz. Czemu wy mięso rzucacie? No dobra. Nie wiem, ja ci skórę wyrzucam. Ło, tu, zombie za tobą. Ej, uwaga, idzie ten duży. No przecież to nasz chyba, nie? To jest nasz. To nasz Drake. Zombie. Czekaj. Ja nie wiem, kto mówi. No i tutaj skaczę przecież cały czas w miejscu. Dobra. Skóry tu leżą. I co zrobisz w końcu to siodełko? Już patrzę. 28, 8, 29. Nie, jeszcze mi brakuje. Ale ten T-Rex, powiem wam, mocny był moim zdaniem. Tam te dwa go biły. 23 jeszcze. To czekaj, rzucę ci. Ale kto mówi? Na co my w ogóle to zbieramy? Jestem na Itachim. Na siodło. Ale masz co te drzewa robią? Może podniosłem to czy nie? Jest. Dobra. Czekaj, to jest Raptor, to jest Strike. Ciekaw jestem, jak uśpić Bronto. Może 20 osób z procy strzela. Wsią głowę? No i co, masz to siodło? Bo jest. Zobaczcie, jak ty na nim jedziesz. Jest? No, dawaj. Equip saddle. Nie masz. Jak nie ma, przecież mam siodło. Ale to masz. Można z niego. Dobrze, już mam. Nie do plecaka. Uuu, pokaż. No. Yeah, zombek, kurde. Jedziemy. Dawaj. A możesz bić z niego zombek? No to jest Nie, nie mogę nic wziąć. A możesz co robisz? Szarżować? Nie ty, bić nim, o, lewy przycisk myszy. No dobra, nie. Możesz bić, a biegnij. Szybki jest? Szybki jest nawet. Ależ nie, straci tak zaraz. Straci zaraz. No dobra, idziemy dalej. Zdrowie, w sensie promień. Ale on jest daleko, wiesz jak to jest daleko? Dobra, co szukamy kolejnego T-Rexa? Tam się coś świeci na dole, nie wiem czy to widzicie. Kurde, to prawie spadłem na dół. Czasem z księżyca takie dziwne są. Nie wiem jak tu zejść. Chyba tamtędy, co? To mojemu co się... A jak się daje level do... Chodźcie, trochę się musimy wrócić. Level? Musisz zejść do inventory i mu dać. Możesz kliknąć F, wtedy masz jego ekwipunek, nawet tak? Jak na nim siedzisz. Kurwa, to ja kliknąłem E i zsiadłem z niego. Ale nie E, tylko F. Aha, F. Dobra, ja muszę dać do stamina. Jakiś mały za kimś, uważaj. Ząbek, o ciebie. Ej, a ten ma w ogóle w plecach... Czemu mój ma w plecach jakieś części budowli? Gdzie się podlewa? Mi kazałeś do niego wsadzić filary i płotki. Aha, no dobra. Ej, kurde są. Coś na mojego gwiznął. No tam wcześniej tak. Tu w ogóle coś fioletowego się świeci. Są, jak jesteś na tym swoim tym, nie? No. No założę, to możesz sobie to, pochodnie wyjąć. A mogę sobie wyjąć pochodnie? Nie wiem, czy mam nawet. Możesz. No ja nie patrzę, mam. Sobie jedną, patrz. A ja nie mam pochodni. O kurde. A ja nie mam pochodni. To jeździ obok mnie. Ej, tyranozor to jest obok nas. Nie, to jest Karno, zostaw go. Albo dobra, zabijmy go. Zabijmy go. To gdzie wy jesteście, kurde? No, dalej żeśmy poszli. O, tu fioletowy, idziemy do tego? Do tego fioletowego, bo ja nie wiem co to jest. To wiecie się, ja będę low. Gdzie ten Karno? No, w kamieniu siedzi. Kurde, co jest koło niego, to nie będę pił. Zaraz się go tu zabijemy, na dużo osób w jednym miejscu. Ja tak, odlatuję. Dobra, umarł. Nie ma nic w sobie czasami? Nie ma. Nie. To ten drop się tak na fioletowo świeci. A to jakiś kolejny drop chyba. Boże, ile on ma skór ten Karno. Tyranozaura to trzeba staminę walić. Gdzie jest mój ten? Poszedł tu mi jest. Gdzieś. Na co ja wlazłem? Nie dawaj staminę, wróć mi, żeby był.
był koniem pociągowym. Nie, no, ale on jest powoli. Ja bym w hapsy mu daj, On ma ten dużo. Drog jest na wodzie i tak światło. Ja bym mu wódźwig dawał. Chociaż nie, no, możesz mu dać staminę, jak jest powolny, no, ale ja bym mu, wódźwig nie dawał. Ale to nic nie da, bo on strasznie szybko traci tą staminę przecież. Mu nie zwiększysz tak, żeby cały czas biegł. No, on ma 312. No dobra, no, ale wiesz, jak wy będziecie iść, to ja będę całkiem, teraz jestem całkiem z tyłu, nie? No, ale to jest właśnie, to jest chyba ten dinozaur do noszenia rzeczy, a nie do szybkiego biegania. No to na wyprawie to się nie nadaje. No on się nadaje do tego, żeby iść po drewno z nim i chyba lepiej mieć udźwig z tego powodu. Latający co, dinozaur? No, wiem go. No jest to ale tak, latający co są już na pierwszej plaży, jak się na niej... Czekaj, tego też ja doskoczę do tej wody po to. Kurwa, to co zaraz, mnie gryzie w wodzie? Zaraz nam tu wszystko... Co mnie gryzie w wodzie? Może megalodon. Nie no, tutaj? O kurwa, coś mi ugryzło. Nie. Płyniecie tutaj? Ja płynę. Płynę. Ja nie wiem, coś tu jest. A ty się dano nurkować w ogóle po to tak głęboko? Ja nic nie widzę tutaj. Jest, zanurkowałem. Ale nie wiem, od którego levela to będzie, żeby mnie coś nie zżarło w tej wodzie, bo to mnie mocno ugryzło. Mnie coś ugryzło, tak. Tyranozaurem można chyba zbierać drewno. 35 level, dobra, nie, zostawiamy. Ja bym mogę tym swoim drewno zbierać, zaraz sprawdzę. To jest Triceratops? Triceratops. Ale jest gamma już zwiększona, zbieram to już jest pełna noc, ludzie. A jak się zwiększa? Co? Gamma? Ej, patrzcie, tu pod wodą jest rekin. Jest rekin jakiś? No, tutaj patrzcie, obok mnie. To jest krokodyl. No właśnie. No, krokodyl, rekin. Dobra, gdzie jest ten mój tam stoi gdzieś? Właśnie uważajcie przez... Jeszcze jest gamma, czy nie? Jaśniej nie będzie, sorry, to jest noc. Uważajcie z dinozaurami przez rzekę, bo tam... Myślisz, że utoną? Nie, one mogą pływać. No właśnie, one pływają. Ja ciągle mam taką solę, czemu byś nie... Ja nie mam jedzenia. Mamy jakieś żarcie? Ja też nie mam. W moim są jagódki. Nie, właśnie, dobra, to czekajcie, bo ja mam pełno mięsa. Chodźcie, stańcie na chwilę, zróbmy ogniska z trzy i tak jest noc. Na ognisko, wszystko mi jest potrzebne na ognisko. Kurwa, co to jest? Czemu on na mnie wlazł? Co za dinozaur? Mogę tam dalej pójść pobić, albo nie, bo one są... Piranie też są? Ja nie widziałem piranii ani razu, więc nie wiem, chociaż ja też za dużo nie pływałem. Nie, przypadkowo kłód wyłączyłem. Jedynie to widziałem coś w stylu takiego suma, co było niegroźne, no i megalodony. Teraz cię ciemno zrobiło. Tam na plaży ogniska rozpalamy, okej? Okay? Tu dalej są dwa stegozaury tylko. Dobra, 16 kamieni. Też jak nic nie robicie, pobijcie jakieś kamienie flinta, no zbierajcie. Nie, no nie wierzę, naprawdę kto nic nie robi, powiedz mi, kto nic nie robi. No. Niech se każdy swoje ognisko odpali. O, to jest dobry pomysł. Zobaczymy zaraz, kto będzie gadał, że ten, że jest głodny, bo nie ma ogniska. Bo się stał w miejscu i gapił na przykład na pochodnie. Ja już od dawna żyję na sobie wolno. Może to moje uszy zbierać. A ja przypadkowo wyłączyłem hud. Wie ktoś, który mi się włącza? Backspace. Dobra. Jeszcze drewno by mi się przydało gdzieś. Tu by można było gdzieś odpalić tego, w sumie z drugiej strony. Zrobić łóżko, jeśli by się dało. Czego nam brakuje? Mi brakuje siana i trochę tego, trochę skór. 21 skór i siano. Dalibyśmy radę zebrać? Ja mam 40 skór. Ja mam skór trochę też. A siano macie? Nie, nie macie pewnie, nie? Łap skórę są. No, daj. Musi sprawdzić mojego. Tam jest dużo rzeczy w nim.
Ile tych skór? Dobra, mam. W twoim tym? No tam różne rzeczy są. Zrobimy łóżko, to będzie na przyszłość, tylko jeszcze by w sumie trzeba był fundament zrobić, nie? Jest trochę siana. Fundament, Fibera i skóra. No, ja mogę tylko zrobić, a nie mogę zrobić zwykły. Ja też mam fundament. No to postaw fundament, a ja jeszcze sianko idę pozwolić. Nie, muszą gdzieś być w koło, żeśmy już trochę wycięli. Ja kamienia nie mam. Już wam mówię, co mi jeszcze jest potrzebne do łóżka. Trochę siana i trochę... A, to idę po drewno i siano. Takie łyse miejsce tu jest, jeśli chodzi o drewno. To tak, jakbyśmy tu byli, mimo że nas tu nie było. Czemu Karol nie ogarnia ludzi, którzy uważają, że Fallout 4 nie wygląda nextgenowo? Przecież wygląda jak kupa, jak gra sprzed 10 lat. Ale mi się wydaje, że oni chyba zrobili zoom na grę, która normalnie będzie oddalona. I dlatego to tak wygląda tragicznie. Ile szana potrzebujesz? Wiesz co, zaraz będę miał, chyba już zbierałem nawet. Nie, jeszcze potrzebuję. Nie, jeszcze potrzebuję tylko drewna, wiesz. Co tu zaraz zetnę. Co to biega? Chyba 25 level będę miał, znaczy zaraz. Nie widzę megalodonów w tej wodzie, nie widzę. No nie było, krokodyl tam gdzieś był. Jasne, że się w RPG nie liczy grafika. Ale można zrobić, kurde, Wiedźmina z zajebistą fabułą i z zajebistą grafiką, albo można zrobić inną grę z chujową grafiką i zajebistą fabułą, i która będzie wtedy lepsza. A po co mają robić grafikę jak ten, jak mody zrobią i wszystko zrobią jak w Skyrimie? Myślisz? I tak ludzie kupią. A nie wiem, czy w Skyrimie tekstury im robili. No tak, sami. Przecież są wszystkie takie mody, że wygląda ta gra jak, nie wiem. Tak, ale ona bierze po prostu te podstawowe tekstury. O, fajnie, że ktoś stoi przy moim tym ognisku, tak? Rozumiem. Którym? Nie, ja tu wrzucam mięso. Są mody, które tekstury zmieniają. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś do całej gry zrobił własne tekstury do tych rzeczy, które są, myślisz? No mi się wydaje, że oni biorą te tekstury, które są normalnie w grze wciśnięte jakiejś bardzo wysokiej rozdzielczości i je udostępniają, jakby modują tak, że jesteś w stanie je włączyć, a nie robią je od zera. A po co by miały być w większej rozdzielczości? Bo zawsze się tak robi, że robisz w większej, a później je downscalujesz na różne, wiesz, wersje graficzne. Nie wiem. Nie. Jak dobra, ja robię na Androida, to tak nie robię. No, bo na Androidzie i tak nie będą nigdy lepsze potrzebne, nie? No fajnie, mamy trzy ogniska. Ile jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. Mi w ogóle osób. Jedzenie nie spada. No, mi też nie spadało do pewnego momentu. Mi w ogóle nie spadało, a teraz nagle cały czas muszę iść. Ja mam owocki. O, w domu się czułem najedzony, a tutaj to mi spada szybko. Czekamy na dzień. Która jest godzina? Na wyprawie. Już się przejeżdżę. Piąta już w sumie powinno być, tylko jest taka mgła, że kurde. I gdzie planujemy dalej? Tam jest następny jakiś niebieski słupek. Czy te kolory mają jakieś znaczenie, myślicie? No, chyba tak. Chyba levelem się różni, tak mi się wydaje. Nie wiem, Slepnir, wiesz, że powinieneś sobie własne ognisko zrobić. Nie, ona nie, tego. Nie zrobi się tyle jedzenia, żeby dla nas starczyło z jednego. No mamy trzy. Dlatego powiedziałem, żeby każdy zrobił swoje, no ale 8 nas jest, nie? Ja mam, ja wsadziłem jedzenie, zrobiłem ognisko, wsadziłem jedzenie, poszedłem, wróciłem, dwa kawałki mięsa mam. A wsadziłem 20 ileś. No ja miałem to samo. Nie. Ile to jest zrobienie tego ogniska własnego?
Dobra, zrobię to łóżko teraz. Bo już mogę. Postawię łóżko, będziemy mieli tu łóżko. Będziemy mogli zobaczyć, gdzie jesteśmy. Wiecie, dlaczego jest hitina? No pewnie jakiś pancerz się lepszy robi, nie? Hitina. Tutaj możecie jednego dinozaura rozkurować sobie. Ja go rozłożę. Dobra, już widzę, gdzie jesteśmy. Opa. Aha, no dobra. Czyli w sumie, czekajcie, bo patrzę teraz, jak to wygląda. Nie wiem, gdzie powinniśmy iść. Chyba tam, gdzie jest to niebieskie światło. Chodźcie zabijać, bo jeszcze 200 expa i będę miał 25. Hej, zabierzcie mi Stefana, bo on pod... bo ja tutaj walczę. Kto Stefana mieści? On jakiś agresywny jest. Dobra, ten dobra, dobra. Jeszcze rozwalę. Dobra, jeszcze tego. Stefan Wojownik. Dobra, trzeba by było wyruszać, wiecie? Idziemy w stronę tego niebieskiego? Włączę gammę na 2, bo się zaraz jasno zrobi. Nie wiem, gdzie jest mój dinozaur. Ktoś go widział? No i tutaj koło łóżka. A jest, dobra. Tak, w stronę tego niebieskiego chyba trzeba iść. No nie wiem, tak tam. Jest z tej mapy nic nie widzę. Zaraz zniknie. Zrobili w grę, w której nie ma północ, południe. Dobra, idziemy? W stronę niebieskiego. Pamiętajcie, żeby nigdy zepsutego mięsa nie wywalać, bo nam się przyda później na ten. Tylko uważajcie na wodę, bo tam jakiś krokodyl był. Ja bym chciał pterodaktyle, żebyśmy już mogli mieć, ale było zajebiście polatać. Ciekawe, na jest. No pewnie na wysoki, nie. Zobaczymy nie na może. Lata. Zobaczymy na 25, co jest. Można zrobić kompas, ale chyba nie na tym levelu, który my mamy, a to jest jedna z bardziej podstawowych rzeczy chyba, powinna być. Na 25 są narzędzia na przykład. Są dwa ptaki przed nami. O kurde, ptaki dwa. Dwa na raz i daleko czy blisko? Tak, obok siebie, też blisko. Już lecą. Blisko, obok siebie, zaraz. Już lecą? Gonią jakiegoś kolesia. Ej, gonią jakiegoś kolesia i on na nas je ściągnął. To są gryfy. Dobra, no boba. Dobra, walczyć z nimi, bo nic nie zrobimy. Arsy gryfy. Jak możecie dzidami, to dzidami bijcie, nie? Ej, tym... tricepsem można ten... można to... drzewo ciąć. Ty walcz z tymi ptakami, a nie tricepsem się zajmuj, bo przecież one nas pozabijają, dwa są na raz. Ja muszę przejść... ja muszę już ten... ktoś padł, tak czy nie? Czy dobra, zabiliście? Nie, nie, ptaki zabiliśmy obydwa. O oh, fuck, ja słyszałem. Zabite są obydwa? Tak. Nie da się, kurde, ściągnąć tej strzały z tego. Ja żebym przez ten las przeszedł, to ja muszę drzewa ścinać. Tylko pamiętajcie, żeby z nich najpierw zlutować sprzęt, nie? Bo one często dają jakieś fajne rzeczy. Dobra, idziemy? Są, nakarm sobie dinozaura, bo ma już kurde, flinty nie mam. Spoko, zaraz jakieś krzaka znajdziemy. Dobrze, że się tutaj zblokowały na tych drzewach, ciekawe czy... Kurwa, no nie przejdę przecież. Dajcie mi pierwszemu, ja muszę miejsce robić. No weź idź, bo ja nie mogę przejść przez ten. A tutaj te drzewa. Ja myślę dinozaury dla skór. Ja jestem zahaczony chyba na jakimś drzewie, bo mnie tak rzuca po prostu. Tu raptor żółwia bije. Ale ty ścinasz to drewno, czy tylko je rozwalasz? I zbierasz je do plecaka? Tak, touch i added jeden wood, dwa wood. Ja muszę, ja żeby tutaj przebić się, to ja muszę z drzewa ścinać. Co, to też bijemy? Nie, ja jem, wiesz, ale możesz je bić. No to mamuta trzeba dorwać. Tylko, że dwa karko go biją akurat. Ło, wow, pierwszy raz mu powiedzą. No to dwa karno damy radę, karno no to, da się wysolować. Ale my nie chcemy go spajać. Czemu nie? Po co nam? Będziesz tu siedział teraz 3 godziny przy nim? Gryź się. No ale widziałeś, że tracera to też drzewa ścina. Dobra, dawaj, zabijam się. Ej, ja tak jem nim, ja nie wiem czy ja coś jem, czy nie. No tam masz napisane. Adet albo coś. No właśnie nic nie mam, a myślałem, że jem siano. Jak on je? No iść gościny, nie mam nic siano na niego. Nie, nie wiem, no coś po... się zniszczył. Ja, no to jak ja podchodzę, to mam adet i tam ileś tam tych. No ja wczoraj miałem, a dziś nie mam. Ptak tu lata w ogóle, uważajcie na to, bo to jest jakiś kurde dziki teren. No jest, jak on ucieka. Biegnę po to niebieskie. Mamut, ptak i ten. No to ptaka trzeba zabić, nie? No, ja nie chcę nic mówić, ale znów ten Bob tego ptaka, kurde, zagrował. A co? Nie agruję go. Podbiegam i po prostu atakują tu. Wtedy jakoś leciał w karę. Dobra, padł. Jezu, leciał. Kurwa, na drzewo wpadł w ogóle.
Tak, ratujemy tylko. Dobra, chodźcie tego karno, zabić. Na 25 to jest? Tak. Ich jest tu więcej, z tygrys szablozębny, dwa karno. Chodźcie, bo potrzeba brakuje pomocy dużo. Uwaga, to tygrys wygadował. Piękne. To nie jeden. Pomocy potrzebujemy. Ja biegnę już bić. Ale a ty... Te szablozemne. One po księżyc biegają. One mi nic nie robią, ale... Boże, nie mogę zbić stricka, bo... Jezu, zabiłem karno jednego domu. Coś tu padło. Nie, weź siadaj się, to ja bym z tego lał. Kurde, jak szlaguje te. Jezu, jaki lag. No. Ten karny ci się rozpierdzi, to jest. Bo on próbuje szarżować, wiecie, one próbują szarżować, a że są zdaunione, to tak wygląda. Chcecie nie rozwalać karno. A co robi ten? No właśnie, jak da się ich zbierać, to je zbierajcie najpierw, nie? Mamuta też? Mamut jest do zabicia, znaczy nie ma z nim nic więcej. A, dobra. Metalowa tyć włócznia? Nie, ten. O, kilof metalowy, to ciekawe. Dobra, mamuta zabiłem. Ale ładny. Odejdź tym triceratopsem, bo siedzisz na lucie. Już. Ile wszystkiego w karno było. Idę po tego ptaka zlutować, bo tam leży sobie martwy. To idź, może coś z nim jest. Wczoraj tą metalową dzidę znalazłem, to było zajebiste. No tylko tak się pewnie rozwaje po 5 atakach. O, 25 level, żeby to zebrać, wiecie? O, zajebiście, proce, łapy tego, bo łapy ptaka. Na 25 są kilofy metalowe. No. Dobra, ja pomożecie mi zebrać trochę jagódek dla mojego, bo on nie chce coś. Chodź, jeść. Wyciągnij z mojego. Tak? Kurwa, się od drzewa zahaczyła, serio? Ej, ja tu karno w ja ogóle leży nieoskurowany. Czekajcie, bo muszę drzewo rozwalić. Odejdź. Ty masz dużo z... No mi brakuje nieco z expa. Dobrze nam idzie, powiem wam. Kogo? No jak chcesz tutaj siedzieć? No, ale będziesz tu musiał, zostaniesz tu sam sobie na 3 godziny. Nie, się pewnie zgubisz i... No, wrócić jest prosto, ja drogę pamiętam. Jak chcesz karno oswajać, to najlepiej go zrobić i gonił i dobiegnij nim do bazy i go wtedy mówię tam o skorpionie. A skorpionie? O Boże. Jakoś dobra, on chyba je, wiecie? On chyba je, ten mój. Dobra, gdzie jesteście? Idziemy dalej, co? Czekajcie jeszcze ten, loot wezmę z typa, bo zabijam. Ja do Stefana łuk włożę, bo on ma tak dużo miejsca. Pterodaktyl leci. A mi czego brakuje? Flinta, tak? Powiedzcie, kiedy będziecie gotowi. Ja już mogę wyruszać. Ja też. No to ząbek, prowadź dalej. Czekaj, sprawdzę, czy ja mogę drzewo. Okej, idziemy. Kamienie też niszczy? Nie niszczy, szkoda. Ale karno by mogło, bo ma taki wielki łeb. No taki ząbek taki wolny, że zanim on dojdzie, to... Dobra, to ja idę, przodem. Idziemy w stronę tej góry po prawej stronie? Ej, tam jest T-Rex na górze, jest przed nami chyba T-Rex góra. Nie, to nie jest T-Rex. Śledzicie mnie? No, idziemy. Myśmy byli na tej górze, tu będzie dużo szablozemnych, tu będzie dużo ptaków, pamiętajcie. Mamut jest po prawej. To co, szablozemne bijemy. No dawaj się, no. Bo z niej dobry lutać. No jakieś w ogóle pomarańczowe, jakieś inne. To jest ta sama góra, na której byliśmy? Czy nie, to inna? Nie wiem, wczoraj tu nie było. Tamta góra była tak cała zarośnięta tymi drzewami. Dobra, zabijamy ich. Czekajcie, ja muszę dzidy sobie dorobić, bo nie zabiję go jedną dzidą, bo mi się połamie zaraz. Chyba tu wytrzymałem. Ale sobie powalczyłem. Czemu ja nie mogę biegać? Bo ja craftuję, to się zastanawiam, czemu nie mogę. Uwaga, to czemu mój dinozaur za mną nie biega? Masz amulety na boksie, są. Dobra, idę, wpadę. Kurde, ja muszę gwizdnąć, bo... Chyba wszystkie teraz za mną pójdą. A, ten jeden tu żyje, czemu nikt go nie... Bijecie go? A ten tam, to co z nim jest? Dobra, lutujemy. O, access inventory.
Ten nic nie ma w inwentory, ktoś go już albo zebrał, albo ten. Dobra, ja chodźcie, idziemy pod górkę. Dajcie tego mamuta teraz, tam po prawej był mamut. No był mamut, dobra, pomysł. Zdamy się na niego. Chyba kiedyś szedłem w ogóle tą górką i spadłem i zginąłem. Tu jakiś ptak martwy, a nie to zwykły. Gdzie ten mamut? Tutaj się po prawej był. Idą dinozaury za nami, czy nie? Kurde, nie idą. Nie idą. Stefan i Tachi za Stefana ktoś musi wziąć. No to czekaj, idę po niego. Gówno. I to moja, nie rozumiem, czemu ta moja X zostaje. Jak ja jej mówię enable czekaj, follow ja sobie... i kurde, idź za mną, a ona nie idzie. Bo ja teraz idzie. No bo teraz gwizdałem, bo nikt ich nie wziął. No ja też gwizdałem i nie chciała za mną iść. Dobra, idziemy na tego mamuta tam po prawo. Dobra, już się najadła. Była zła na mnie, że ten... Ja że jej nie karmię. Tu jest ten, jak to się nazywa? Pterodaktyl zbugowany. Ale pterodaktyl, rozumiesz, są na plaży pierwszej, one są słabe, to są leszcze. Tu są trzy te, trzy mamuty. A, trzy, dobra. Trzy, jeden jeszcze na dole walczy z tygrysem, jasne? Kurde. To jest nasza cała armia. No, do cztery mamuty są, dobra, jedziemy w nie. Dajecie, raz, dwa, trzy. Lecimy z boku. Tylko w górę mocno kierujcie je. Ona, mój Andrzej bije. Dobra, jest, 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 jest. Uwaga, tutaj idzie Ukrainek. On się zbukował na kamieniu. Dobra, ja pozbieram sobie z niego strzały. No weź go tam po ten i następnego. Słabe te mamuty już, nic nie robią jak się ma pancerz. Jestem ciekaw co jak ten kevlar się założyć i co tam dalej jest. Już w ogóle będzie, dobra. Ma ten lepszy pancerz? Czy no ja mam. Zbroję nie, nie mam. I spodnie. Kurde, wkurza mnie, że muszę teraz za tym, że no nie followują nas te trzeba ciągle no się wracać. No ale ustawiam i on mnie nie chce słuchać, rozumiesz? Raczej U po prostu. U to znaczy U to stój. Przestaje. Czemu by miał U? O, zaczął działać, teraz zaczął działać. O, teraz to ktoś go zawołał, no bo Sleipnir go zawołał. Dobra, na dole są cztery tygrysy albo trzy i jeszcze ten, mamuty. Dobra. Idziemy walczyć z nimi. No, dawajcie. Idę skończę się wyrys. Którego bijem, po lewej czy po prawej? Obydwa. Dawajcie. Tygrysy najpierw ja bym bił. Dobra, pap jeden. Dawajcie tego drugiego mamuta. Powiem wam, że z tych niebezpiecznych zwierząt właśnie typu tygrysy i T-rexy to lecą właśnie te przedmioty dodatkowe. Może ten jeden mamut jest upośledzony. Ale on żyje? Ja właśnie nie wiem, bo ja się on żyje. On mnie nie atakuje, a ja już... To się odsuń, bo my nie możemy go bić jakoś. Tego dinozaura wielkiego. No nie mogę wyjść, bo wszedł we mnie. Zombek ma teraz dupę jak kurde drzwi do Jurassic Parku. To ty się w ogóle szampany na bucie. Kto to ma wypadł? Kurwa, stąd? Co ja biję, ciebie czy jego? Wiesz co, no mnie bijecie. I ja pier... Mów jakbyś miał ginąć. Weźcie tylko strzałami w łeb. Nie, okay, ja zejdę. Dobra, kupę dostaję. Zaraz zabijemy go. Ja mu władowałem 4 po. Ale te szablo ze mną pozabijamy. Kurwa, kto tak dziwnie stoi? Dobra, odszedł. Jest, odszedł, dobra. Kto tak łazi z nim? Sam łazi, kurde. Czemu on nie chce umrzeć, Boże? Umarł na razie. Pablo ze mną jeszcze jeden jest. A, ktoś go już tu męczył, nie? Ciekawe jaki mocny jest pterodaktyl. Słaby, odlecz. Ale leszcz, i co, uciekł? Tak. Dobra, jedziemy dalej, co? Z czekaj, nimi. Znaczy jedziemy dalej, ja bym tą górę otoczył, okrążył. W ogóle nie polutowane są potwory, nie? Leżą na ziemi. No bo kurde latają w powietrzu. Tu w ogóle jakiś raptor wild siedzi w skale. Muszę go uwolnić. Odkopuję skamielinę, moi drodzy. Patrzcie, odkopałem go. Odkopałeś go? Nie, tutaj gdzieś. Ale ucieka. Kurde, pojebane są te dinozaury. Nie chcę mi się go nawet gonić. Jedno jest dobre, że one nam nic nie robią, bo gdyby nam coś robiły, to już by był problem z tym, że one się tak glitchują. A zdołamy wejść na sam szczyt tej góry i no właśnie chcę tu gdzieś dookoła, na razie pod górkę chcę jakoś tak iść. Ja już biegnę, nie wiem jak wy. No ja na Stefana idę.
Biegnijcie dalej. No, no. W takich górach to raczej wody nie znajdziesz. Źródełko jakieś może być. Nie wiem, gdzie my jesteś. Jest skorpion, fuck. Co, ja stoję na nim? Dobra, w dupie to mam. Te 20 osób ma podbiegać i bić tego jednego skorpiona, to już sobie wolę dalej podjechać. No, sorry. Ja zakładam, że gdzieś tu musi być wejście do kolejnej jaskini, nie? No pewnie gdzieś jest. Może tu gdzieś pod nami, nie? Tu nie ma jakiejś wejścia? Nie. Tam u góry chyba się to wejść kawałek, może na samym szczycie. Na samym szczycie to będzie tak jak wtedy, dziura do tej jaskini, wiesz? Że jak wpadniesz, to wylądujesz na, wiesz, w środku. Tak? Ale to raczej... Tu są ludzie! Widzę człowieka! Widzę człowieka przed nami, chodźcie za mną. O nie, ktoś napisał. Chyba widzi, że armia odchodzi. Tu gdzieś był. Ucieka, czy co? Biegnie pod górkę, może to ktoś od nas. Kogo znaleźć i zgłosić. Widzę, widzę, ucieka przede mną z tym. To jest za dezercję, trzeba go zabić teraz. Kim jesteś? Kim jesteś? Zesrał się. Jak on się lękaj nazywa? Lękaj plebsie. No czemu mówisz do niego plebs? Może to ziomeczek jest. Co ty mu robisz? Co mu zrobiłeś? Oni go zabijają. On się położył. Umarł? Co on mówi, bo ja go nie słyszę? No kurde, żyłeś. Ej, nie słychać. A no tak, bo ja mam ściszoną grę bardzo mocno. On ucieka. Ta ucieka, czołgając się. No, no tak. Patrzcie, on po ziemi. On po ziemi wchodzi. Widać spod ziemi. Pod mapę się czołga. Powiedzcie mu, że jak się nie odezwie, to go zabijemy, nie? Odezwij się, albo cię zabijemy. Bo ci zginę w dupę dzidom. Halo, mówi coś, no i niech się przedstawi, nie? Weź wstań, kolego. Słychać mnie? Halo. No coś tam słychać, dobra, mów kim jesteś i skąd pochodzisz. Cicho, nie mówcie nic, ja będę z nim gadał. Ja przyjaciel. Gówno nie przyjaciel, powiedz skąd jesteś. Jestem Dominik, jestem przyjacielem. A to jest Dominik. To jesteś ty, Dominik? Wstań, bo nie widzimy cię, jak się nazywasz, wstań. To jest Dominik. Wstałem. A Boże, Dominik to ty, dobra. Jedziemy dalej. Pierdolę. To chyba z wejścia do jaskini wyżej. Tak. Skąd on się tu wziął w ogóle? Tak, to ja. On nas śledził pewnie. Ej, wbieganie pod górkę jest zdaunione i strasznie warpuje całego mojego dinozaura. To nas wciągnął te ptaki wcześniej. Ale był przed nami, to jak miał nas śledzić? Nie, bo od bokiem szedł tam gdzieś od dołu. Tak jakby równolegle do nas. Tu nie ma wejścia do... Wiecie, tam wtedy to wejście do jaskini wcale nie było tak po prostu w tej górze, nie? Ono było w ogóle w drugą stronę niż góra. Ono nie było do wulkanu. Kurde, ja nie... A nie, wyszedłem. Tam na górze są jakieś drzewa. Patrz, ile ptaków tam jest. Skorpiony. Może tu coś będzie. Kurde. Ile lutu. Lolnie tam jest potworów. To i co, idziemy bić? No, dawajcie. Na się biją między sobą. No dobra, ale my ich też będziemy bili. Kraczamy do akcji. Kraczamy do akcji, kurde, tylko nie rzucajcie się, proszę. Dajcie sobie jednego przeciwnika i go bijcie w miejscu. I nie podchodźcie, jak ktoś bije już jednego. Bo ja se stoję, spokojnie biję, nagle przybiega 5 osób i zaczyna, wiecie, tym rzuca tym skorpionem na boki. Dobra, to level mam. Ucieka mi skorpion. Kompas mogę zrobić. Na którym levelu? 25. Ptaki zlatują. Ale ty lepiej zrób jakąś dzidę metalową albo coś takiego, nie? I można zrobić też tego, siodło na skorpiona. Może będzie miał broń jakąś. W ogóle tego szabla to będzie zdać ten?
Dobra, skinujcie je od razu, jak jesteście przy nich, żeby nie zleżały na ziemi. A nie, czekajcie, bo tego, do tego da się zajrzeć. Kurde, i zniknął. Fuck. Chyba się dało zajrzeć. Ptaki? Że nie wiem, czy ja je uderzą. Bo się cały czas... Czemu Stefan je moją ekstrz? Kto to jest jeszcze inny? To z tego, tego ptaka da się jednego zlutować. Zdałniony ptak. O fuck, łuk mi się zepsuł, ale naprawiam, dobra. Widzę, że Bob już tam lutuje. Rafał tu jeden biega. 13 strzemy ten. Widzę, widzę. A żeby stworzyć tą metalową dziwę, kompas i tak dalej, trzeba mieć ten stół specjalny, smite tam jest. Ale trzeba przy nim stać i go robić, tak? Rozumiem? Tak, tak. Ej, one się tu respią, bo znów kolejny szablo zębny tutaj jest. Dobrze, no tak. Farmę. Wiecie co, odstawcie te swoje dinozaury gdzieś na bok, na ten, na te, tak troszkę na bok od tego placu. Ja nie wiem, co tu bić w ogóle. Bo kurde, stoi ten, ten Stefan stoi, ten nasz jakiś T-Rex. Tu jakiś ptak lata jeszcze. Gdzie on jest? Ten Dominik biega bez zbroi, zaraz dostanie kupiutko, szatem i padnie. A, bo ty taki wiesz. A zobacz, jak pierwszy będzie biegł do tego ptaka, żeby go zlutować, nie? Takie Dominiki są, kurwa, jak go rzuca, nie wiem gdzie strzelać, w dupie go mam. Nie mam pojęcia. Tu jest w ogóle tygrys szablozemny jeszcze. Tak. Dostałem od kogoś strzałą w głowę. Dobrze, to ja, ale żyjesz? Żyję, żyję. Nic mi prawie nie upiewa. Tu jest tygrys szablozemny, Ząbek, ty żyjesz? No jest to z tyłu. Tu obok ciebie jakiś tygrys biega. Ja wiem, ale ja nie wiem, czy ja to biję. Przedtem to miałem pokazane, że biję, nie? A teraz to jest taki... Ja biję tygrysa, a on robi dźwięk jak jakiś orzeł. Ja przed tym, jak zabiję, ja przed tym się walczyłem z T-Rexami, z tymi normalnymi dinozaurami, jakoś było pokazane, że robię damage, a tutaj to nie wiem. Bo one tu biegają po tych skarpach, a po tych skarpach to tak jak i ty wbiegasz pod górkę. Nie cofacie tak? To ich chyba też tak. No. No, to wszędzie są ponad na normalnej płaszczyźnie. To jest mamut na górze. Ja pierdolę, jak to się bije. Weźcie to olej, może go olejmy w ogóle, nie wiem, czy on nam coś robi. A, w dupie go mam, dobra, pierdolę. No ona mnie nie trafia, nie? Ja stoję w miejscu. Dobra, chodźcie stąd. Niech on za nami pójdzie, będziemy na jakimś lepszym terenie, to się go zabije. Wyjdziemy. Wszystko zlutowane, pobrane ten? To. Ej, tam tak, patrz, spadł na ziemię. Idę go zlutować. Szukajcie, ciągle się rozglądajcie za tą jaskinią, nie? No ja patrzę, bo tam na górze zobaczyć, czy nie ma. Te dinozaury pod górkę nie potrafią wchodzić, naprawdę. Tam może być gniazdo tych, tych... Nie, ostatnio tam, w tamtym wulkanie była po prostu dziura na wylot. Tu jest też ptak, tu jest skorpion. Mamut. Znaczy to na prawo, to jest ponad mobków. Dobra, ze mnie bije w ogóle druga. Tego jeżą. Agata, kto dał Agata? A tu, tu. Ja, bo weź Agata zombie, chciała. Bo tu mi jakiś ptak goni, weź go tam, zaoraj. Tam mamuta biją dwa skorpiony. Dostał? Coś tam chyba dostał, wiesz. Tam jakiś... kogoś, ktoś bije sikierką ptaka. Boże, wpierw jest przede mną, potem jest za mną. Chodźcie do tego mamuta, podejdźmy do mamuta, on jest na płaskim, tam się będzie walczyło normalnie. Może... O, może nie całkiem płasko, ale na pewno bardziej. Ja tu parkuję swojego tego. I skorpiony trzeba zabić. Jest, your Agata killed, coś tam. Skorpiony zabijcie. No próbujemy właśnie. Nie
tej jaskini to wczoraj dobrze działało, nie było żadnych problemów, nie? Kurwa, nie, czekajcie, inwentory, inwentory. Mamo da mnie pas znowu. Jak zrobimy ten stół jeden, to będę mógł na niego siodła zrobić. Na skorpiony. No tak, tylko że nie oswoisz tu skorpiona za bardzo, byś musieli tu bazę założyć skorpioną. Dobra, mamo. O, też mam 25. Jak ktoś tam zostawił Stefana? Może. I je mamuta. Powiem temu Stefanowi, że... Dobra. Stefan miał mnie polować, a nie było. To by się wodę znać, bo mamy już bukłaki puste. No tak samo. Już ja bym to jeszcze objechał dookoła. Chodź, to chodźcie szybko, biegniemy, nie bijmy się już z niczym. Woda pewnie będzie gdzieś w dół, jak się pójdzie, nie? Jest, dobra, jest. Boże, jest? Ta walka tutaj z tymi mamutami to jest taka zdałniona. Dobra, gdzie idzie walka? Po wodę? No, ja na razie nie idę po wodę, ja biegnę do przed siebie, żeby znaleźć to wejście. Jest też jestem. Siodło chyba na tego żółwia. A co żółw może robić, żebyśmy chcieli siodło na niego robić? Pływa. Jakieś zdolności specjalne? Te wszystkie skrupę. Inne też pływają. Jest żółwiem. Pewnie ma. Tu jest dużo. Ciebie, Sao. No widzę. Żółwiem wyścigowym. Gdzie wy poszliście? Na górę. Na prawo i w górę. Opa. Gdzie my nie poszliśmy? Idziemy wzdłuż tej górki, tylko ja się już nie walczę, po prostu omijam je, nie? Ja szukam też wody. No wody tu nie znajdziesz u góry. Kurczę, jakby tak ja trzy bukłaki już wypiłem, mi się kończy. My jesteśmy dobra. Na tej górze po prawej stronie. Dobra, ja już schodzę powoli na dół. Kurczę, jeździcie na dinozaurach i wam nie potrzeba wody, bo nie biegacie. No. Możliwe. O, i wysrałem się. Kurwa, kto tym ja Stefanem latem. Biega i we mnie włazi non-stop, po prostu non-stop. Ja skaczę po tych skałach, w ogóle ten raptor tak fajnie skacze wysoko. No i znów sobie wjeżdżasz we mnie non-stop, ty to widzisz, czy ty masz jakieś desynka? Ja mam chyba po prostu ping mnie skacze. No to wina serwera, bo każdy chyba tak się teleportuje. Dobra, ja się wracam. Czemu się wracasz? No bo szkoda mi... ścinaczki do drzewa. Ale co ci się z nim może stać, nie rozumiem. Co? No bo wy już jesteście gdzieś tam w połowie, a ja zanim do was dojdę, to wy już będziecie wracać? To już po prostu pół dnia minie, jak ja dojdę nim. Co, nie wiem, idę do wody teraz. Schodzę. A gdzie woda jest? No, powiem ci tak, zawsze jak pójdziesz w dół, to wszędzie w dole jest woda. Nie ma takiego chyba dołu, gdzie nie ma wody. Widać tu jakieś jeziorko. To może być równie dobrze morze, wiecie? Chociaż tam było coś widać po drugiej stronie. Jakiś brontozaur tu jest. Skorpiony są przy plaży. A, jak one nic nie robią, to je można zabijać, spoko. No jesteśmy gdzieś na plaży którejś, tylko nie wiem na której. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest morze. No tak, może łóżko zrobimy i poczekamy na innych, bo się rozdzieliliśmy dość. Można by było łóżko zrobić, tylko czy mamy skóry i wszystko inne. Pewnie są, tutaj już zabiłeś. No, trochę zabiłem. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Patrzę sobie na mapę, spojrzę. Ty, ja mam w ogóle mapę nieodkrytą. No tak, nie ma, po tym resecie, no, po tym update'cie też mapę zniknęła. Ale w ogóle nie działa, bo ona się nie odkrywa więcej. Jakby, to na pewno to co tu jest, to nie jest to co ten. To jest to po prawej stronie. No nie, a gdzie? No jest gdzieś po prawej, ale nie mam jakąś wyspy. A, widzę, to jest to u góry, dobra, to jest ta wielka. To u góry takie. Ale tam jest jakaś wyspa po drugiej stronie. Ty, jakiś ptak tu lata. Weź ktoś zabij tego ptaka. On chyba mnie atakuje, wiecie? On bije kogoś, czy nie? No, chyba mnie, ale a tak nie udoli. Na pewno bije pan magro. No okrążyliśmy tą górę już. No, bo żeśmy wokół niej szli. Dał mnie, one są te ptaki. Ale co to jest za wyspa tam? Ona jest jakby w tej zatoce. Ja bym na tą wyspę popłynął.
zobaczyć. Co, tam po prawej? Ja tam ten. Ja próbowałem tam pnustowym z Derek. To jest ta zatoka Pindola, coś tak to wygląda. To nie jest ta zatoka Pindola, to jest bardzo na północ od zatoki Pindola. Zatoka Pindola jest dużo niżej. Zatoka Pindola jest na wschodnim brzegu, a to jest północny brzeg już. Kurde, ten ptak jest niedorozwinięty po prostu. On tak za tobą chce latać. Co, mówicie, że tam naprawdę są jakieś rekiny? Tak, co tam może być na prędko? Wiesz co, no taka osobna wyspa. Za to, co Pindola też były. Rekiny. No były. No, to bez różnicy. Nie wiem, ja tam biegnę. Jest skorpion. Ten ptak jest upośledzony, naprawdę. Nie jest, dlatego ja go tam ulałem. On nic nie robi damage'u. W ogóle one wczoraj robiły damage, jeszcze dziś już nie robią damage'u, tylko wkurwiają. Może przez armor. Może przez armor. Ale nie jakiś zajebisty właśnie nie jest, nie. Skorpion je mamuta tutaj. To jest jakaś wyspa z boku mapy. Może być ciekawy, może być tam coś ciekawego, nie? Taka z tym takim wystawionym skalami? Możemy tam zrobić jakąś taką mini-osadkę. Ja pierdolę, co tu się dzieje z tym, z tą grą? Ten ptak teraz ma dobrą robotę. Dobijesz się z tym? Z mamutem? Nie, ze skorpionem właśnie, tylko że to jest... Mamut cię bije. A gówno, tam mamutu mnie nic nie bije, bo ja w ogóle damage'u. Zabijcie mamuta przy okazji. Drugą stronę poszedł w ogóle. Dobra, zabity. Na mapę. Nic nie ma. W prawo. Jak żeśmy zeszli do wody, to w prawo. W stronę tej wysepki. Wyspy, tak. Co tu ktoś wyrzuca? Bo to wygląda tak, jakby to była wyspa poza mapą. Znaczy wiecie, z krawędzi mapy, a zazwyczaj jak są mapy takie kiedyś były w MMO, to te wyspy takie na prawej, na przykład wiecie, gdzieś na rogach, to zawsze były jakieś mocne, fajne rzeczy tam. Niespodzianki, więc może tam coś jest, nie? A jak ty tam chcesz dopłynąć? No ja tam na dinozaurze popłynę. No to znaczy, że umrzesz. Myślicie, że mnie zje? No tak, no ja tam płynąłem raz, to penorkin tam jest. No, ale to pełno rakinów. O, jakiś dinozaur jest przed nami, a to wy, tak? Nie ma, rekiny widać, nie? Płetwa im wystaje, one tak pływają sobie po wodzie. One są pod wodą. No właśnie. Ich nie widać. Wejdź sobie do wody, to zobaczysz. No ja zobaczę, no idę, płynę, zobaczymy. Teraz nie wchodzę, bo się umrę. Brzegu nie ma akurat. Tygrys was goni. Nie, bądź go. No nic, to nie ma żadnych rekinów. Nie wiem, no ryzykuję, nie? Ja tam płynę. Jak się ja wolę nie płynąć. Raptor wolno pływa strasznie. Nie wiem, wszyscy już nas znaleźli? Ten całkiem nieźle. O co chodzi, wszyscy nas znaleźli? No bo przecież mam pytanko, bo zależy od twojego rozpoczęcia grania w tę grę. Aż do wczoraj nic się nie bugowało, a dzisiaj w magiczny sposób zaczęła się bugować. Wiecie co? Nie, wczoraj też tak było. To chyba zawsze tak było, tylko że teraz jakby po pierwsze bijemy bardziej agresywne moby, a nie te takie roślinożerne, które nic nie robią. Ale te agresywne mają, one mają jakieś takie dziwne akcje typu, że na przykład szarżują, tak? I to szarżowanie nie do końca im wychodzi. Oni chyba te rekiny nie mają. Płyniecie już? No tak, my jesteśmy. No tak, ja już jestem prawie na wyspie. Ja płynę. Jak się w ogóle płynie w dół, to można ten, to można płynąć pod wodą. Tam co uważasz, bo zaraz się utopisz. No nie, właśnie nie ja, tylko dinozaur ma powietrze. No właśnie, no właśnie. No, ale strasznie wolno mu schodzi. Mojemu szybko. Tak? Bo mój ma dużo życia, może, nie wiem. Wyższy level? No mojemu też szybko schodzi, a dużo życia nie ma. No to znaczy, wokół, nie? Wolno. Dobra, jesteśmy już na wyspie. Dawaj, tak. Co, mam problem, GTA 5, PC, bo pisze mi, nie masz uprawnień do tej gry. No tam nie masz uprawnień, no stary. No, zobaczmy, co to jest za wyspa. Nic nie ma chyba. Tam patrz, tam jest pagórek. Tam jest obok na wyspie. Gdzie? Chodź, no tam jest. Są. Chodź tutaj, na tę górę. Po co na górę, jak tu jest drop? Idę po dropa.
Tylko żeby on nie był pod wodą, bo pod wodę to na pewno nie zanurkuje, ale chyba jest na wyspie, nie? Na wyspie jest, no. Kurde. Prawie mi stamina spadła do końca. A gdzie nie, płynąłeś? Rekin! Rekin! Pojawił się rekin? Co ty rekiny gadasz? Chyba te rekiny się pojawiły, chyba ten, się płynie bez dinozaura, tak samo. Myślisz? No, bo jak my płynęliśmy, to się już na brzegu jestem, mi się kończy stamina. Ej, ale nie ma tu tego. A to leci dopiero, ile to będzie leciało? Mało to. Chwilę, kilka minut, może z dwie, trzy. A, chwilę, kilka minut, no nie mam co robić. A nie, coś szybko leci, dobra, zaraz będzie na dole. Utnę kamień, żeby miało gdzie wylądować. No nie wiem, ja to zbiorę i dostaniemy super najlepszą rzeczy. Melman został zabity przez Megalodon. Czwarty level go zabił. Wstyd, Melman. Już stałem na nogach na brzegu. O kurde, to gówno mnie goni. Wydropiłem na golową dzidę. Dobra, leci do mnie drop. A ja chcę jedną rzecz zobaczyć. Łóżko. Trzeba 80 sianka zebrać i tu łóżko możemy postawić na tej wyspie. No, na tej wyspie się przyda łóżko. Tylko w sumie po co na wyspie, żeby ktoś tu... Nie, może zrobimy po prostu. Być nie mógł z niej. Ten Megalodon zbija z tego, no, kilofas. Pele, wypadł. Mnie goniły dwa, uciekł. Nie, duszę się, duszę się. Czekajcie, co tu jest napisane? Nie wląduje? Właśnie pomocy. Nie wiem. Equip fist to harvest. Coś, czekaj. Ty, ja to zbieram. Chyba to pochodnie muszę? Nie, nie, zbieram chyba kamień z ziemi. Nie, odejdź, może on jeszcze ląduje, wiesz? Ty, może kamień. Trzeba słoniem, może trzeba odejść dinozaurem, może on zawadza. Rozumiesz? Nie, bo to ląduje z góry. Się utopię. No jak, ale lądowało, nie... lądowało, aż w końcu nie wylądowało, nie? No, właśnie, no bo to trwa. Ale rozumiesz, leciało i ja nagle wiem. Się zatrzymało. Stanęło metr nad ziemią i stoi dalej. No to już można, zobaczcie, czy nie można. Nie można. Kurde! Co wy robicie? Utopiłem się, bo ten megalodon zaczął mnie bić i spadł mi stamina. Ja mam... Ty, a tu w ogóle po drugiej stronie jest blisko do brzegu. Czemu ten Stefan? Tu weź tego Stefana odstaw. Wy robicie tam łóżka? Kurwa, to się chyba zepsuło. Jaka masz, panie drop? A, nie, ten drop chyba nie spadnie, wiecie co? Bo już mu spada ilość rzeczy, która jest w środku, czy albo nie wiem, czy nie. Ilość rzeczy, tylko on chyba się rozpada, nie? Z czasem. Tak, to jest jakby jego życie. Aha, to jest 35 level, nie mam 35. Tak? A jest 35, podskoczyłeś? No widzisz, bo on... No, jest. A jakiego to jest koloru? Survival level 35. Zbierzcie mi sianka i tego, i drewna, bo zrobię tutaj łóżko na tej wyspie. Moc się zaczyna robić. Na tej większej rób, choć na to większą. Nie, na tą większą coś będzie dało przepłynąć później. Tu będzie, tu może nikt go nie rozwali. Zepsułeś kamień, wiem, bo on chyba miał na kamieniu wylą, ale 35 level to i tak za duży jak dla nas. Rozumiem, że wszyscy mają w dupie to, co powiedziałem, nikt nic nie zbiera, nie? Jak to się nie zbiera? Nie... Zbierasz? Zbieram. Jesteś ze mną na wyspie? Na tej większej jestem. I koło bazy dwa drzewa odrosły. Tak? Co dobrze, ale duże czy takie małe? Duże. A jedno w bazie w środku jest jedno drzewo i skały się pojawiły. Dobra, jeszcze sianka troszeczkę potrzebuje i już będzie gotowe. Nie masz trochę a siana przy sobie? W nocy, czy będziemy w nocy jeździć? Wiesz co, nie wiem, czy jeszcze gdzieś pojedziemy, bo ja muszę grę zmienić, bo mam taką jedną grę do pokazania. A, tam są jeszcze dwa drzewa. Niech ktoś weźmie moją ex, bo ja tak jak mówię, chyba będę zaraz zmieniał grę. I by ktoś wziął tego dinozaura, bo on tu będzie sobie siedział i dziczał. Tylko on nikogo na tej wyspie nie ma. Tylko my tutaj... Trzech. No to, aha, no, no to nie wiem, to może w sumie zostać. Ale te gryzy szablo za mną tu są, więc mogą zjeść dinozaury. Na wyspie nie ma nic. Na tej drugiej nie ma. Na tej większej były dwa tygrysy szablo za mną. No, a tu u nas nie ma nic, więc jest spoko. Dobra, łóżko mamy, podest mamy i mamy nową bazę, moi drodzy. Znaczy nową bazę, nowe miejsce. Teraz trzeba wrócić do tamtej starej bazy. Ja już prawie jestem. Jeszcze muszę pod górkę rozmyślić, jak wejść.
Dobra, szóstka. Możesz się teleportować tu, nie? Bez sprzętu oczywiście, ale... Nie no, ale co ja zrobię? Nie mówię do ciebie, nie mówię do ciebie, mówię tutaj do ten. No, tak jak mówiłem, no to jest prawa górna strona mapy, rzeczywiście. To trzeba iść po prostu przed siebie teraz. No. I dojdzie się do bazy, dobra. Przed siebie, tak, tak, dokładnie, w sumie trzeba tam iść i się dojdzie. Ty weź gwizdnij na moją ex, może pójdzie za tobą i popłynie stary tam i ją odprowadzisz. No gwizdą. Ale chyba musisz zejść i gwizdnąć, bo nie możesz gwizdać, czy gwizdzesz na tym. Czekaj, wezmę, żeby mnie followowało. Following Stefan, rzeczywiście following Stefan jest. No to dawaj, to idziemy. Dobra moi drodzy, to ja tu będę spał sobie grzecznie przy tym łóżku i kończył nagrywać. Ach. Sleipnir killed by Stegio. Ile mam w ogóle do tego, do levelu? Też niedużo, wiecie? 60 expa i mam 25. Więc jest całkiem nieźle. Ale ty wystawy spanie jest oznaczona na mapie.